A na koniec jeszcze panorama Wrocławia z oszałamiającej wysokości 200 metrów. Ten najwyższy punkt widokowy w Polsce otwarto dziś dla zwiedzających na 49. piętrze wieżowca Sky Tower. Widok robi wrażenie, o czym przekonuje Magdalena Wawrzyniak. Na dzisiaj nie ma w ogóle. A jutro? Jutro na wieczór. 20:30. Już od rana przy punkcie informacyjnym w wieżowcu kolejki. Chętnych, by zobaczyć Wrocław z tarasu drapacza chmur, było więcej niż biletów. Jakaś ciekawość jest, dlatego tu przyszłam, żeby kupić bilet, ale jestem zaskoczona, że już dzisiaj nie ma żadnych miejsc. Bardziej przeważa chęć zobaczenia tego wszystkiego z góry Wrocławia. Strach troszeczkę, ale co jest ważniejsze, ciekawość niż strach. Widok z ostatniego piętra Sky Tower robi wrażenie. Przy dobrej pogodzie zwiedzający zobaczą nie tylko miasto i okolice, ale nawet oddaloną o ponad 100 km Śnieżkę. Ten widok można nazwać nowym punktem widzenia, dlatego że dotychczas w historii Wrocławia nikt z tej wysokości nie oglądał miasta z budowli jako takiej. Pierwotnie punkt widokowy miał znajdować się na dachu wieżowca. Ze względów bezpieczeństwa nie zgodziła się na to straż pożarna, dlatego zadaszony i oszklony taras zbudowano nieco niżej. Ten obiekt jest tak skomplikowany, jest tak duży, że wszyscy dmuchamy na zimne. Podejrzewam, że gdybyśmy byli na 100. metrze, żadnego problemu by nie było. Jednak ta wysokość robi wrażenie na wszystkich, a strażacy już sobie robią szkolenia na naszym obiekcie. Jednocześnie na tarasie może przebywać maksymalnie 20 osób. Zwiedzających na 49. piętro winda dowiezie w zaledwie 50 sekund. Jest to bardzo bezpieczna winda pożarowa, którą w razie jakichś nieprzewidzianych sytuacji na budynku wjeżdżają wszystkie służby ratownicze na budynek. Wjazd na taras widokowy jest płatny. Panoramę miasta można oglądać przez cały tydzień. Wrocław, Magdalena Wawrzyniak.